Dobry wieczór. Dzisiaj, nieco później, przyznam się bez bicia, oglądałem końcówkę Welty z odtworzenia, ale to nic, obejrzałem. Mam dla Was kilka ciekawych informacji i przemyśleń, jak codziennie. Ja nazywam się Marek Tyniec i komentuję dla Was kolarstwo. Tym razem Welta Hiszpania, ostatni wyścig tego specyficznego, pandemicznego sezonu. Zatem lecimy, słuchajcie, moi drodzy. Mamy w tle zwycięzcę etapu, ale nie nowego lidera. Primož Roglič na tym ósmym etapie z Logroño do Alto de Moncalvillo lub Moncalvillo chyba. Słuchajcie, muszę się zacząć uczyć języków romańskich, włoski, francuski, hiszpański. Uczcie się języków po to, żeby móc dobrze wymawiać nazwiska kolarzy, po to, żeby móc dobrze wymawiać nazwy miejscowości i gór w najbardziej tradycyjnych kolarskich krajach. Słuchajcie, Primož Roglič pokonał Richarda Carapaza, pokonał Dana Martina. W klasyfikacji generalnej Carapaz ma 13 sekund przewagi nad Rogliczem, 28 nad Martinem. No i tyle, tak? Tak można byłoby zamknąć taką notatkę prasową. Można było powiedzieć, że Roglič wygrał po ataku na ostatnich kilometrach finałowego podjazdu. Finałowy podjazd bardzo wymagający, około 8 kilometrów, 25 minut jazdy, stromy, nieregularny, jak to na Vuelcie. Natomiast taka krótka notka nie odda tego, co tam się działo. Bo Vuelta, słuchajcie, faktycznie jest takim wyścigiem, gdzie wielu kolarzy próbuje swoich sił, wielu kolarzy próbuje innych rozwiązań taktycznych i sam ten jeden ostatni podjazd na Alto de Moncalvillo pokazał, jakby był taką Vueltą w pigułce. To, co tam się działo, to była taka Vuelta w pigułce, bo swoich sił próbowali w zasadzie wszyscy. U podnóża próbował Movistar, potem Jumbo Visma, potem Education First, atakował Hugh Carty, potem troszkę osłabł, został skontrowany, trzymał się Dan Martin. Na ostatnich kilometrach Carapaz z Rogliczem w zasadzie, może tak nie bardzo dynamicznie, ale każdy jeden drugiego atakował przynajmniej kilka razy, próbował zwiększać tempo, zadać jak największy ból swojemu rywalowi, bo na takim ciężkim podjeździe właśnie stromym, gdzie tam momentami wiele razy było po kilkanaście procent stromizny, to po prostu jest walka na wyniszczenie, naprawdę znakomita rywalizacja, no godna. Gdyby to się działo na Tour de France, na jakimś najbardziej znanym podjeździe, to ten etap byłby historyczny. No, dzieje się to na Vuelcie, która jest zawsze ostatnia w sezonie, która mimo wszystko jest mniej prestiżowa niż te pozostałe wielkie tury, ale pamiętajmy, że to jest zwycięzca Giro i obrońca z zeszłego roku, czyli Carapaz, i obrońca tytułu z Vuelty, Primož Roglič, i drugi zawodnik Tour de France, więc dwóch herosów. I tych dwóch herosów faktycznie jedzie na tych ekstremalnych hiszpańskich stromiznach bark w bark, sprawdzają się nawzajem, no i jeden drugiemu zadaje coraz większy ból. Ostatecznie lepiej ból zniósł Roglič, o 13 sekund wyprzedził Carapaza. Dan Martin też świetnie walczył, naprawdę. On zaledwie 6 sekund za Carapazem odrodził się Własow. No, Hugh Carty, rozprowadzany wcześniej przez Woodsa, ostatecznie spłynął w końcówce, ale też pokazał i wolę walki, i znakomite tempo. Enric Mas, siódmy za Poelsem, no niewidoczny trochę niewidoczny, ale słuchajcie, co można powiedzieć, no Sepp Kuss, ten pomocnik znowu Roglicza, który jest wysyłany do pracy, jest wysyłany do ataków, trudno zrozumieć, co tak naprawdę Jumbo Visma próbuje zrobić dzięki tej jeździe Kusa, bo eksploatują tego chłopaka no niesamowicie. Naprawdę mam nadzieję, że on będzie mógł trochę odsapnąć, bo na przykład Tom Dumoulin wycofał się zmęczony po prostu sezonem, wymęczony tym krótkim, intensywnym sezonem, tą pracą, którą wykonuje dla Roglicza. I zobaczymy, czy młody Kus jakby nie zapłaci za to, no, tyranie nim tak naprawdę. No chyba, że czuję się tak pewnie, że potrzebuje na przykład jeszcze i trochę doświadczenia, i trochę kilometrów wyścigowych, żeby się rozwinąć, bo wydaje się, że to jest
na kolarz na wygrywanie wielkich turów. Osłabnie to Esteban Chávez. To wszystko jest do odrobienia. Słuchajcie, to wszystko jest do odrobienia. Jest chaos, jak to na Vuelcie. Jest właśnie wymienianie się kolejnych drużyn na prowadzeniu. Są ataki, które no, przynoszą selekcję, ale nie przynoszą dużych różnic w klasyfikacji generalnej. Choć przez to, że jest tak bardzo intensywnie, to realnie w tym momencie liczy się pierwszych czterech zawodników, czyli Carapaz, Roglic, Martin i Carty. I między nimi jest w sumie tylko 44 sekundy różnicy. Piąty Mas traci już prawie 2 minuty. Szósty Grosschartner jest ex aequo z Chávezem. 3,5. No i to w zasadzie tyle. O, jedno miejsce wspiął się znowu Valverde, też nieco 3,5 minuty. Także Vuelta naprawdę taki etap jak dziś, taki podjazd jak dziś, to jest właśnie tak jak mówiłem, Vuelta w pigułce, chaos, ból, cierpienie. No i na koniec trochę danych. Ten 25-minutowy podjazd, średnia prędkość podjeżdżania Roglicza ponad 1800 metrów na godzinę, ekstremalnie szybko, ekstremalnie mocno, no i średnia moc między 6,4 a 6,5 wata na kilogram przez 25 minut, więc trend tegoroczny z Tour de France, z Giro się utrzymuje na takich podjazdach do pół godziny, to tempo jest naprawdę atomowe. Jutro etap płaski. Patrząc na to, co działo się dziś, nie mogę się doczekać etapów Asturii, zwłaszcza Angliru, bo to, co tam się wydarzy, może być wielkie. Słuchajcie, tyle ja. Jestem trochę zachrypnięty po proteście, no ale są rzeczy ważne i ważniejsze. Dziękuję Wam uprzejmie i do zobaczenia. Cześć.